Ram pam pam, witam! Dawno mnie nie było, co? Ale dobra, nieważne. Lecimy, otwieramy skrzyneczkę, a z niej losowa skrzynka. Co w losowej skrzynce? Kawałek lodu. No, trudno. W każdym razie był event wędkarski na PL-u. Najlepszy event, jaki tylko można sobie wymarzyć. Znowu zawitał na PL-u. No to co? No to łowiłem. I łowiłem, i łowiłem. Ale możecie zapomnieć już o łowieniach na 3, 4, 15, czy ile tam łowiliście. Zmienił się system łowienia i wygląda on właśnie w ten sposób, jak teraz widzicie. Lata sobie taka malutka rybka i trzeba na nią 3 razy kliknąć, gdy jest w tym kółeczku. Widzicie w zasadzie kółeczko, jeżeli ktoś nie wie, na czym to polega, no to nie moja wina, ja tu wytłumaczyłem, tak? Jak klikniesz 3 razy, no to masz szansę na to, że wyjmiesz rybkę. Jeżeli masz rybie wnętrzności, to masz 100% na to, że wraz z rybką wyjmiesz pudełka z puzzlami. Ale niestety, jeżeli ich nie masz, no to już tak dobrze nie ma. Nie ma szans na wyciągnięcie pudeł 100%. Tak jak kiedyś było, że za każdym razem, nieważne czy złowisz drobne czy cokolwiek, zawsze wyjmujesz pudła, to teraz bez rybi wnętrzności, no po prostu takiej możliwości już nie ma. A zdobyć je oczywiście najłatwiej jest w item shopie, albo w jakimś żelaznym pudełku, czy czymś takim tam, wiecie, z różnych rzeczy można je zdobyć. Proponuję zapoznać się z Metin 2 Wiki. Tutaj nemerka, otwieramy kilka nemerek z nadzieją, że coś ciekawego poleci. Szczerze wam powiem, nawet zapomniałem, że byłem na tej nemerce, teraz w klipach znalazłem i mówię, a nagrałem coś takiego, a to fajnie. Tutaj wielkie dzięki za ziomek, za donate'a, kazałeś mi pozdrowić swoją dziewczynę, szakalaka czy jakoś tak, no ale niestety zapomniałem jej imienia, więc przykro mi. I tak wiem, że to nie twoja dziewczyna, tylko sobie bekę prawdopodobnie ciśniesz, ale bardzo, bardzo ci dziękuję za donate'a. Byłem na Zodiaku, poleciała mi szarfa, no i szarfa to jest coś, co uwielbiamy robić, a więc lecimy. Przy czym była prezentacja, jak wyglądam w obydwu szarfach. Która bardziej wam się podoba, możecie dać znać. Ja wybrałem tą, ale i tak wyszło niepowodzenie. A teraz bierzemy się za układanie puzzli. Tutaj jest coś takiego jak luksusowa skrzynka. Nie każdy wiedział, na czym ona polega. Luksusową skrzynkę można złowić tylko kiedy ma się rybie wnętrzności. Jest na to mała szansa. Ja wydropiłem ich około 13 na 4000 pudeł, jak sami tutaj widzicie. Ale chciałem wam pokazać, że z luksusowej skrzynki zawsze leci taki wielki, wielki klocek. No tutaj fejla zrobiłem i chwyciłem nie ten klocek, który było trzeba, ale no rozumiecie po prostu. 4 takie skrzyneczki to jest 100% duża rybaka. No i teraz ułożę jeszcze jedną zwyczajną skrzynkę, aby każdy wiedział, na czym to mniej więcej polega. Rybaki polegają oczywiście na tym, chociaż chyba każdy już o tym wie, żeby tymi losowymi puzzlami zapełnić całe pole. Puzzle oczywiście się wyławia, tak jak pokazywałem na początku, z tym nowym systemem rybek. Tak sobie myślę, że mogłem to nawet troszkę przyspieszyć, ale co mi tam, mogę troszkę pogadać. Czemu tak dawno odcinków nie było? No wiecie, jak to jest ze mną, ja raz gram, raz nie gram, ale teraz już na 100%, chwilkę pogram, jak długo to nie wiem, mam cel w końcu zrobić tą alchemię, bo cały czas no biegam bez alchemii, serio ma tyle lat, ja nadal nie mam alchemii, no trudno, zdarza się. No i szukamy tutaj żółtego klocka i dupka nie ma. A, no i skoczę prawdopodobnie jakiś prywatny serwerek, tylko nadal nie wiem jaki. Na grupie ludzie wybrali Valium, a więc prawdopodobnie to będzie Valium. A jeżeli już wspomniałem o grupie, to zapraszam na grupę Załoga Lexo. Sukces jest, udało się 2 otwarcia i pierwszy raz na tym kanale ulepszanie wędki. Wszystko już ulepszaliśmy, zbroje, buty, wszystko, ale wędki wam nie pokazywałem. I jest, udało się. Co do wędki, to jest teraz też taka opcja jak wędka węglowa do zrobienia. Kiedyś może ją zrobię i z nią podobno łowi się po prostu mua, bajecznie. Bajka, bajka, jeszcze raz bajka. Mój znajomy miał, no to łowił 1000 pudeł, nie wiem, na około godzinę, kiedy ja to dropiłem na 4, a więc no przygotujcie sobie składniki, jeżeli gracie na PL-u do wędki węglowej i jak będzie znowu kiedyś event, to po prostu ją zróbcie. Tutaj otwieram kilka szkatułek, wszystkie szkatułki mam zamiar sprzedać, już je w zasadzie wystawiam po 10 kk, zeszły dopiero 4-3, ale no to jest początek, ludzie wystawiają jeszcze po 8, po 7, a więc moja cena po prostu jest bardzo wysoka, no ale chciałbym zarobić. Dodatkowo wprowadzili nowe rybki na Metinie, które naprawdę warto łowić i piec. No powiedzcie mi, taki bonus 100% ekspa z raka niebieskiego, czy jakaś odporność na mrok, na lód, które dają te rybki,
No to naprawdę fajna sprawa, wiadomo, nikt nie będzie łowić, ale coś, no jeżeli nie wiem, nie masz pieniędzy, dopiero zaczynasz grę, to nawet możesz coś na tych rybkach sobie zarobić. Jeżeli złowisz jakąś rzadką rybkę, no to upieczesz ją i ona może być trochę warta, no bonus expa 100% na pół godziny, to naprawdę spoko bonus. Dodatkowo były piłeczki, piłeczki dropiłem na live, pozdrawiam wszystkich widzów, którzy wtedy byli i liczyłem na jak najwięcej zmianek. Bo będziemy mieszać hełm. Tutaj no wiem, że średnio widzicie co poleciało, bo to wszystko leci na pierwszą stronę, ale kto się przyjrzy to na czacie na pewno zobaczy, że na przykład przed chwilą poleciała nam fasolka Zen. Poleciało nam łącznie 5 zmianek, a więc bardzo ładnie, bo ja liczyłem, że będzie no tak max 3, tam było 30 piłek, więc mówię jedna zmianka na 3 będzie spoko. A tutaj proszę, 5 zmianeczek, a więc elegancko i mieszamy hełm. Pierwsza zmianka. I mamy tutaj 15 wiatr i 15 błyski. Musiałem sekundkę się zastanowić, czy ja coś takiego chcę, ale stwierdziłem, nie no po co mi, nie potrzebuję na wiatr, a więc lecimy z kolejną na błyski, też nie w zasadzie na smuka nie chodzę. 10 diabły i nic, miks totalny. Kolejna zmianka, 10 orki, 10 diabły, a więc już pod jotuna podchodzi. Następna zmianka, 20 orki, 10 diabły, 15 magia, pod jotuna idealne, ale szczerze wam powiem, ja nie lubię jotuna. Mogłem się wymienić nawet, ale... Pieprze to miałem ostatnią zmiankę, zmieszałem to i nic. Liczyłem oczywiście na 15 ogień, no bo najwięcej odzyna Malejkę bądź Razadora. I właśnie Malejka i Razador przed nami. Otwieramy skrzyneczki z Malejki. Oczywiście najbardziej liczy się na to, ile Yangów poleci. Jak sami widzieliście, na początku było 0 Yang, teraz już mamy ponad 5 won. Żadne jajo niestety mi z tych Malejk nie poleciało. W zasadzie sam syf poleciał, jak sami widzicie, spoglądając na ziemię. A teraz otwieramy kilka Razadorków. Z Razadorek fajne jest to, że skrzynia ksiądz zwierzaka może polecieć, o akurat poleciała. I wiadomo, jajko Razadorka także jest bardzo przyjemną rzeczą. Niestety powiem wam, że no zupełnie nic mi nie poleciało z tych openingów, które już końcowe otwarcia. Wiadomo, no, trochę perełek, no tylko ta skrzynia ksiądz zwierzaka, która z Razadora się udała, była spoko. Odporność dwojownik nam z nich poleciała, więc no nie jest to najlepsze, bo wiadomo, najlepszy jest łowca potworów, ale tam z 50 kaka chyba z nich dostanę, a więc nie jest najgorzej. Tak, przed chwilą mówiłem, że nie lubię jotunów, a tutaj jotun patrzy, jaki hipokrytyzm, ale nie, naprawdę nie lubię tych misji wykonywać jak dalej. Wiadomo, czasem na jotunka także się pobiega, ale nie za często. I no opening, jak to opening z jotuna, najlepszy jest kamień księżycowy, czy ja dobrze pamiętam nazwę? No, w każdym razie wiecie o co chodzi. Kamień księżycowy, czy jakiś tak, no on tam z 4 wanek gładko kosztuje, ale niestety nie poleciał. Tutaj jeszcze kilka Razadorków sobie pootwieram. Wolicie jak tak otwieram właśnie klip po klipie, że na przykład mamy 4 Razadorki tu, na samym klipie znowu 4, czy bardziej takie wielkie openingi jak na początku, jak kwietem wam się podobało, gdzie mieliśmy tam, nie wiem, 30 melejek bodajże, czy wolicie jak właśnie tak otwieram po 2, 3, 4 szkatki. Tutaj alchemia, no czyli to co jest dla mnie obecnie najważniejsze. Oczywiście troszkę ją przyspieszę, bo będę pokazywał od surowych, ale spokojnie, to szybko wam zleci. No i tyle, no tamte wszystkie inne kory drakonisy miałem z tomboli, bo tak jak nie grałem, to akurat do tomboli się logowałem i je odbierałem. Lecimy z rubinkami, z tego co powiem tutaj rubinki strasznie, ale to strasznie popaliło. O, strasznie spaliło, tak jak widzieliście. I wchodzimy na jadeitki. Z alchemią mam tak, że kurde, leniwy strasznie jestem i dropię ją tylko na dwie postacie. No to drobię 10 korów na dzień. A muszę się wziąć, założę sobie jakiegoś dropka do M2 czy coś takiego i zacznę dropić ją na 3, 4, 5, czemu by nie, w końcu po fuzji mam ponad 10 postaci na koncie, a więc jakby się za nie wziąć, to mógłbym naprawdę całkiem ładne wyniki z tą alchemią robić, a wtedy byśmy mogli zrobić jakiś, wiecie, fajny challenge, jak za starych czasów, jedna łapka w górę, jeden kor drakonic w następnym odcinku. I w zasadzie czemu by nie, może tak zrobimy, bo no, teraz mam motywację do gry, wiecie, bateryjki naładowane, jeszcze skoczymy jakiegoś waliumka, czy tam Westarisa, ale raczej ten walium, bo najwięcej osób z was na niego po prostu zagłosowało. I tutaj przerabiam alchemię dalej, teraz już na rzadkie lecimy, że no całkiem spoko, zaraz no po prostu zwolnimy tempo i będę komentować. Dobra. Lecimy. Diament na antyka. Pyk i spalił. No trudno. Rubin na antyka. Wszedł. A więc elegancka. Jadejcik. Spaliło. Szafir. Wszedł. Granaty. Tutaj nawet dwie próby będzie jak spali. Ale udało się za pierwszym razem. I onyx na antyka. Także spalił.
No trudno, w każdym razie próba na legendę będzie, oczywiście granatu i wszedł. A więc spoko, no granat najgorsze co może być, ale teraz szafir i szafir spaliło. No i najważniejsze co może być, czyli rubin. Próbujemy, a ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że po przerwie odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, łapka, subek, komentarz. Trzymajcie się, narka!